Cześć widzowie, słuchajcie, wróciłem w końcu z wyjazdu. Tak, byłem razem z Muffinką na wyjeździe za granicą. W sensie byliśmy, za chwilę wam wszystko powiem, tylko poczekajcie chwilę. Może niektóre osoby nie kojarzą, ale pojechaliśmy z Muffinką do Disneylandu. Tak, byliśmy w Disneylandzie, ale to na pewno zobaczycie na głównym kanale Ani. A ja w tym momencie, no co, no zobaczymy, coś się zmieniło w Kitkowie. W moim domku nie ma żadnego TNT. O, tyle dobrze, że Andrzej mi tutaj nic nie zepsuł. Oj, 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 tak, zobaczmy, czy to plan lekcji. Nie mamy dzisiaj szkoły, dzisiaj, bo... O, cześć Andrzej. Co, czemu stoisz z TNT? Tak, tak. Cześć, czemu stoisz z TNT? Co ty tu robisz? Nieważne. Słyszałeś, że ja dzisiaj przyjeżdżam i chciałeś mi zrobić niespodziankę. Dobra, czekam. Dawaj mi ten prezent. No. Prezent, a nie TNT. Dawaj ten prezent, no na pewno. No właśnie ci nie było bardzo długo i nie wiedziałem, co robić. Jak to nie wiedziałeś, co robić? Słuchaj mnie, słuchaj mnie. Mam nadzieję, że przez te dwa tygodnie, tak nie było nas dwa tygodnie, przygotowałeś dla mnie prezent. No, czekam, czekam, prezent? Widzowie. No tak, cały wyjazd w sumie z drugiej strony, to może. Poczekajcie, widzowie. Poczekaj tu, Andrzej, poczekaj. Kurczę, kurczę, wiecie co? Wydaje mi się, że to ja powinienem mu przywieźć prezent, bo byłem w tej całej Ameryce. Jakiś magnes na lodówkę. Tylko czy Andrzej ma lodówkę? Zapytamy. Andrzej, halo, pytanie do ciebie, zanim pójdziemy. Czy ty masz lodówkę? Nie pamiętam w sumie. Jak chyba nie ma... w domku nie no to, mam. To idź zobaczyć, idź szybko zobaczyć, czy masz... Okay. Wybrnęliśmy. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, mam pomysł. Zanim pójdziemy, to jeszcze tak wiem. Czekajcie, zrobimy tak. O, tak, idealny prezent to będzie. No, powiemy mu, że to jest tajna ziemia ze Stanów, z Disneylandu, że mu przywieźliśmy. Dobra, idziemy. Powiemy, że nie było magnesów na lodówkę. O, to jest dobry pomysł. On pobiegł serio do domku. Ja cię kręcę. On nie wie, czy ma lodówkę, no. Andrzej, gdzie jesteś? Halo, Andrzej! Kurczę, strasznie szybki jest. Pewnie znowu oszukiwał i leciał. 100% widzowie. Czekajcie, polecimy. O, jest. Dobra, nieważne. Nie, nie będziemy lecieć. Andrzej, słuchaj. Okay. Jako iż byłem tym całym Disneylando, czy jakoś tak, to przywiozłem ci prezent, tak? Nie to, co ty ale dla mnie. Musisz w sumie opowiedzieć. No i zaraz ci wszystko opowiem, ale prezent na początku, tak? Chyba prezenty też są ważne. Proszę cię bardzo. Taka, to jest ziemia na lodówkę z Disneylandu. Tak, możesz sobie ją przyczepić, więc... O, na lodówkę. No, na lodówkę. Chciałem ci powiedzieć, że nie mam lodówki, bo... Jak nie masz lodówki, to oddaj ziemię. Jak nie masz lodówki, oddaj ziemię. Tak. I ktoś inny ją dostanie. Nie chcesz to, to nie. Nie, ja ci prezent przywożę ze Stanów. Taki ładny, taki drogi. Wiesz, ile to kosztowało? Wiesz, ile na to wydałem? W sumie to sam nie wiem. Ojejko, super. Cześć, kotek. Dobra, wchodzimy. Jak to nie? Sprawdzimy. Nie masz lodówki? No poważnie, czemu ty nie masz lodówki? No bo tutaj w beczkach wszystko. Trzymałem. Jak w beczkach? Nie, dobra, nie, nieważne, Andrzej. Idę stąd. Ja wychodzę. Nic się tu nie zmieniło, widzę. Wszystko jest na starych śmieciach. Zobaczmy widzów. Andrzej, czy zaktualizowałeś widzów? Dwa tygodnie mnie nie było. Mam nadzieję, że wszystko jest gotowe, tak jak sobie obiecaliśmy. Andrzej, nie zrobiłeś tego, zgadłem? Znaczy, no zobacz, wszyscy są na tabliczkach. Widzowie, czy wszyscy jesteście na tabliczkach? Proszę spojrzeć. Jak kogoś nie ma, to tutaj proszę powiedzieć, napisać tak. Andrzej, nie ma mnie i swój nick. Tak, Andrzej, nie ma mnie i swój nick. Tak, to jest dobry pomysł. No ale no. Musisz pokazać w takim razie, no, żeby pokazuję. Mogli sprawdzać, kto jest. Pokazuję wszystkim żeby widzom. No i co? Ich nie ma. No, a jak ich nie ma, to co? No, będziesz musiał pisać. Nie ma o czym gadać. Dobra, Andrzej, w ogóle co ty ode mnie chciałeś? Bo przyszedłeś do mnie z rana i na pewno coś ode mnie chciałeś. Jestem w 100% przekonany, no. Chciałam się zapytać właśnie, gdzie byłeś, jak ci nie było. No jak to, gdzie byłem? W Stany Zjednoczone, czy jakoś tak tam byłem. A co tam robiłeś? W Disneylandzie byłem, przecież ci mówię, ziemię ci dałem z Disneylandu, nie widzisz? To jest specjalna ziemia. No wygląda jak zwykły dirt z Minecrafta. Tak, no ale słuchaj, posłuchaj mnie, to niby wygląda jak zwykły dirt, a tak naprawdę to tam sam ten Mickey po tym chodził, wiesz, kojarzysz, taka myszka. Duże uszy, coś, o, jak Kuromi, tylko że nie Kuromi, myszka. Rozumiesz? Tak, myszka Mickey. O, albo nie wiem, Kubuś Puchatek też jest teraz do Disneylandu należy, no, dużo rzeczy było, wiesz? No słuchaj, jak bardzo chcesz się przekonać, to idź do Muffinki. Tam będzie jutro pewnie, nie, może jutro, może za tydzień będzie, ale na pewno będzie cały wyjazd do Stanów, jak kogoś to interesuje. I tam sobie możecie zobaczyć. To sobie zobaczę i wtedy cię popytam o rzeczy, których nie rozumiem. Żaba. Znalazłem żabę. Siemano, żaba. Ty, ona ma... Ej. Wysadzamy ją, bo to fruk. Nie, nie wolno żaby wysadzać. Żaba jest fajna. Zobacz, damy jej... O, nieważne. Uderzyłem ją jajkiem. A dobra, gdzie ty mnie prowadzisz w ogóle? Co ty chcesz? Właśnie chciałem ci pokazać. Co mi chciałeś pokazać? Co ty mi... Pracowałem nad taką... Nad... Oho, oho. Ty nad czymś pracowałeś. O, ej, widzowie, widzowie, tam. Tam widzicie to? Nie widzicie, bo Kuromi zasłania. Słuchajcie, musicie zostawić subika i łapkę do góry. Tak, subiki, łapka do góry. Maxi KFC. Oczywiście, przecież wiadomo, że KFC znaczy PFC, czyli Pushin. Darmowe chickeny. Czy jakoś tak to było? Tak, nie, darmowe. Lepiej nie, bo byśmy zbankrutowali. Tak, dobra, gdzie my idziemy? Gdzie? Chodź, idziemy, chodź. No, o, dobra, czy coś się tu zmieniło? I powiem ci, Andrzej, no, dwa tygodnie, a ty nic tu nie zrobiłeś. Nie ma nic.
Nic, wszystko jest normalnie tak, jak było. No i dobrze, z drugiej strony, jakbyś ty zaczął tutaj kombinować, to coś czujesz, że... Pushin. Pushin, no panda! Nieważne, nie widzimy tego. Widzowie, jak ktoś to zamykacie oczy, nie widzicie, że Pushin zmienił się w pandę. Ale to dlatego, że ostatnio był Halloween, czy jakoś tak. I wtedy pewnie Pushin się przebrał. 100%, będziemy musieli go odczarować jutro. Gdzie ty mnie prowadzisz w ogóle? Chodź. A gdzie? Przecież tu jest żaba, nic nie ma. O, siema! Siema, tam jest Fredzia i Alfred, siemanko. Oni też z nami byli w Disneylandzie, taka informacja dla was, tak, byli z nami. No, co to jest? Ściana. No to jest ściana. No, taka biała. A, dobra, okej, okej. To jest mechanizm w środku, który zamraża tutaj całą drogę. Aha, okej, i co? I to normalnie co? Rozumiem, to jest wyścig? Ja się ustawiam. Ja się ustawiam, dobra, to pierwszy. 3, 4, biegnę. Tak. A nie, to w drugą stronę chyba. To nie w tą stronę było, pomyliłem się, nieważne. No, jest łódka. O, no, okej. Okay. Siadaj na łódkę. No, o, czemu ja mam taką? Ja chciałem twoją. Zamieńmy się. No to zamiana. Się zamienimy. Tak. Albo nie, ja jednak wolę tą moją. Cieśniejsza, ona jest lepsza. I posuń się. O, ja tutaj startuję. Widzisz wow. Tutaj taki przycisk? No. Za tobą jest przycisk. No, to co? Jak go klikniesz, to się zacznie odliczanie. Dobra, sprawdzamy. Nic się nie zaczęło. Oszukałeś mnie! Odliczanie jest. Nie, a! Coś, ej! Andrzej, poczekaj na mnie, bo ja w drugą stronę poleciałem. Gdzie ty jest? Wow. To jadę. Zawsze... Nie umiem jeździć, właśnie chciałem cię zapytać, czy umiesz... Aha! Ej, dobra, poczekaj, a mam pomysł. Poczekaj, Andrzej, poczekaj na mnie, to jest wyścig, ale nie możesz być pierwszy, czekaj. Ja muszę cię wyprzedzić. Ja nie umiem jeździć na tych łódkach. Ja się kręcę, nie wiem, bardzo strasznie ślisko tutaj jest! Do tego się... Jak ty tam wylądowałeś, no? Dobra, nie, zepsuty. Poczekaj, ja mam pomysł, widzowie. Ej, szybko. Tak. Dawaj, tą łódkę, szybko. Gdzie ty jesteś? No, przed tobą jestem. O, no cię wyprzedziłem górą. Wow, co to jest? Do góry, tak. Ale jestem kozakiem. Ale się wracam cały czas. Tyłem lepiej. Nie. Nie, to jest straszny jest ten wyścig. Kto to wymyślił w ogóle? Nie. A, tak, jest. Pierwszy jeszcze tyłem wjechałem. Ajajaj. Wcale nie oszukiwałem. Co nie widzę, jak coś to nie widzieliście tego. Nie wolno mnie podkablowywać. Chcesz próbować jeszcze raz? Nie będziemy próbować jeszcze. Albo dobra, mam inny pomysł, ale ścigamy się bez łódek. Bez łódek będzie. Bez łódek? Tak, bez łódek. Kto pierwszy, dobra? Dobra, to... Dobra, trzy. Jesteś gotowy? Dobra. Tak. Całe okrążenie, bez oszukiwania. 3, 4, start. O! Pierwszy! Haha! Jestem przed tobą, to się nazywa! Czy się Andrzej? Ale ty jesteś wolny. To jest co ty robisz? Jak ty wszedłeś tu na górę? Bo no na jak, to... jak się wjeżdżało, no. Patrz. No co? Szybkość, jechałeś no. I cię rzucało w górę. Wow, ale poleciał. No normalnie, wiesz, po prostu jestem lepszy. No, co ci mam a powiedzieć? A bez łódki to się nie da. No jak się nie da? Jak masz elitrę, to się wszystko da. Tak, a nie. Płyniemy do... Wow, jakie to szybkie. Wow, ej, ale fajne. Nasza gra kitkowa. Andrzej, tam cię zamknąłem. Gdzie jesteś? Andrzej, ile można na ciebie czekać? Bo się bardzo wolno po lodzie biega. No jak się wolno po lodzie biega? Na shifcie, zobacz, chodź tu, patrz. Widzisz to? Tam była nasza gra, pamiętasz to? Tam. Czemu? Andrzej, czy ty teraz jesz rozdymki? Czy to ci smakuje naprawdę? Nie jedz tego, ej. Tego się nie je. Nie, ja tego... Wow, ale jedzie. Poczekaj. Rzut rozdymką. Gdzie to nie rozdymka? Patrz, wygrałem. Dalej poleciało, zobacz. Nie, zostaw. Nie, dobra, idziemy stąd, zobacz, co jeszcze zbudowałeś, no, nie było mnie 2 tygodnie, mam nadzieję, że ja wiem, co na pewno zrobiłeś, tak, to, co obiecałeś mi wcześniej, tak, idziemy, chodź, na pewno zrobiłeś remont szkoły, to, co nam dyrektor kazał, wow, prawie bym wpadł do dziury. Lecę już, będę za chwilę w szkole, wydaje mi się, że nic nie zrobił, tak, cała szkoła jest tak, jak była wcześniej, no, to fajnie, super, cała szkoła do przebudowania, no, nie ma mnie chwilę i nic nie zrobione, no, co by, ja mam pomysł, Andrzej, halo, zamknijmy drzwi. Tak. Halo? Co to jest? A, wiem co to jest. Tego nie ruszamy, bo to zrobi... Kabum! Tak, zdecydowanie kabum. Czy Alfred i Fredzia są skończeni? O matko, jaki on jest tutaj płaski. O matko, kto to tak zrobił? Nie, no tak nie jest. I nie ma ogonka! O matko, nie. O nie, teraz to Andrzej przegiął. Andrzej, chodź tu w tej chwili. Zobacz, co ty zrobiłeś. Nie ma mnie chwila i taki błąd. Taki rażący błąd. No tego się nie spodziewałem. Słucham? Spójrz na to. Czego brakuje?
Co to jest? Co to jest? Jak to wygląda w ogóle? Ogonek. Ogonek. Proszę zrobić ładny ogonek, a nie jakiś taki, o matko. Nie, no ja na to nie mogę patrzeć, widzowie. Ja nie mogę na to patrzeć. No. Nie było mnie 2 tygodnie. Święty spokój, cisza. A teraz znowu z Andrzejem. Andrzej, znowu przesadzasz. Przeginasz. Tu był kiedy... O, zombie, jak jest dalej, działa. A, to nie jest Alfred, to jest Fredzia. Myślałem, że to jest Alfred. Zapomniałem, że przebudowałem. A gdzie jest Pipi? Właśnie, gdzie jest Pipi? Andrzej, ostatnio zgubiłeś Pipi, jak mnie nie było. Proszę, proszę tu powiedzieć, gdzie jest Pipi? Co? Nie, no tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, tak. To się teleportowaliśmy i Pipi została i ty powiedziałeś, że ha, 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 Pipi wpadła do lawy. No, gdzie jest Pipi? A, dobra, to chodź. No, gdzie jest? Ja ci nie ufam, wiesz o tym? Nie ufam ci. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś żadnej pułapki na mnie. Dobra, słuchajcie, widzowie, ogólnie. W Stanach było bardzo fajnie. Co, co? Halo, wołałeś mnie? Nie. Proszę, no. Tutaj musisz spojrzeć tutaj, do kociołka. No, pokaż mi jak to. Co musisz tu zrobić? W kociołku jest. No patrz, wrzuciłem, nie? Jak? Pipi jest w kociołku? Nie ma nic. No zobacz, nie działa. Zobaczysz tutaj. To naciśnij. Naciśnij, no. Nie, nie, nie. A czemu nie? Nie, nie, co? Przecież tam jest Pipi, naciśnij to. Andrzej, masz to, nie, masz to nacisnąć. Nie dam się nawet. Masz to nacisnąć. Proszę tu wrócić i nacisnąć ten guzik. Chodź, idziemy. Pokażę ci. To co mi pokażesz? Gdzie ty idziesz? To jest plac zabaw. No proszę, tak. Troszeczkę ci nie ufam. Trzeba będzie przerobić, bo już jest po Halloween. O, to tędy. No, na święta w ogóle, widzowie, robimy święta w Kitkowie, tak? Postawimy jumbo choinkę. Na górę nie, no. Nie, no, na górę. Co to jest? No nie, no, na górę. Nie, no, na górę, nie rozumiem. Gdzie to? Tędy? A przecież tutaj są domki tylko na drzewie. Właśnie, jutro zrobimy domek na drzewie. Trzeba zrobić domek na drzewie Kitkowe albo Hello Kitty. Co tam jest zrobione? A tam są bałwany, tam są. Olaf tam jest. Andrzej, gdzie ty mnie prowadzisz? Ja ci nie ufam. Gdzie? Do tego domku na drzewie po lewej, tego zwykłego. A tutaj jest Pipi? Skąd? No, tutaj ma być. I dobra, jak tu się wchodzi. A no, super. Tędy? Nie. A dało się polijać. A, ty do mnie czy nie było i dobra, zdarza się każdemu. Każdy może zapomnieć, Andrzej. Proszę tutaj nie oceniać. Tak, o, no. O, Pipi! Siemanko, Pipi, jesteś? Proszę mi dać rybkę. Widzisz, Pipi, nic się nie stało. A, dobra. To jest rozdymka. Ty chcesz, żeby Pipi się pochorowała? Naprawdę? Andrzej, proszę, możesz się rozbiec. Patrz, biegnij przed siebie, zamknij oczy. Mam pomysł, inaczej, zrobimy tak. Zamknij oczy i biegnij przed siebie. Ja cię złapę. Dawaj, 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 złapę cię, obiecuję ci. Dawaj, zamknij oczy i biegnij przed siebie. Niebezpiecznie tak z wysokości. A no, nie wiem, o czym ty mówisz. Nie wiem, o czym ty mówisz, Andrzej. Tak, 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 dokładnie. Ej, ej! Dobrze, Andrzej, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy! O nie, teraz to przegiąłeś. Zrobię na ciebie pułapki, 100%.